507-964-253-507-964-253. Pani Dominika jest z nami. Pani Dominika, a to jest. Dobry wieczór. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy, pozdrawiam wszystkich. Panią też z Częstochowy bardzo pozdrawiam. Może mnie pamięta z telewizji Superstacji też. Matkę Boską z Częstochowy pani pozdrawiam? Nie, jest taka pani, która mnie razem dzwoniłyśmy w Superstacji, to ją bardzo pozdrawiam. Kombatanstwo wychodzi, no tak. Nie, żartuję, spokojnie. Chciałam dzisiaj poruszyć temat właśnie pani Romaszewskiej, którą bardzo cenię. Jest to wspaniała patriotka, wspaniały człowiek. Jestem właściwie szokowana w ogóle zachowaniami pana Wałęsy czy innych ludzi. No ale to jest, wychodzi przede wszystkim, proszę pana, hipokryzja u tych ludzi. Pan Wałęsa, który od rana do wieczora się wyciera, że on jest wspaniałym bohaterem, elektrykiem, który wyniósł naród polski z kolan komunizmu, i w taki sposób zachowują się ci ludzie, to jest dla mnie coś przerażającego. Pani Dominiko, przepraszam najmocniej, ja wpadłem w słowo, bo muszę to powiedzieć. Ja powtarzam, że pani Zofia Romaszewska jest dla mnie osobą absolutnie świętą. Pani Zofia Romaszewska, powiem więcej, moim zdaniem jest taką osobą, która może wejść na każdą imprezę w Polsce bez biletu. Bolek, ten bigos cały, niestety nie. I ich to boli. I dlatego oni tak mówią, jak na przykład mówił Komorowski, dzisiaj Olejnik. I dlatego każdego Bolka to będzie bolało, że on nie zasłużył sobie. Dobra, okej. Wie pani, co chcę powiedzieć. Tak, chciałam to właśnie powiedzieć, ale pan mnie wyręczył. Dziękuję ślicznie. To może jeszcze drugi temat, na temat tej rewolucji, prawda, macic, które latały po ulicach w Warszawie. Dobrze, że jest ich coraz mniej, ale ja jestem przerażona tym, co się dzieje. Jestem przerażona, jak pójdzie ta rewolucja właściwie neokomunistyczna. I to wszystko jest dla mnie tak przerażające. Proszę pana, najpierw mieliśmy ten komunizm ze wschodu, teraz mamy z zachodu. To wszystko się tak przetacza i ja jestem przerażona, wie pan czym jeszcze? Że to wszystko się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Proszę sobie zauważyć, że w latach 80. moja rodzina, jak słuchała o panu Reaganie na przykład, to modliła się za Amerykę, jak był stan wojenny, który pan Reagan nas bronił i tak dalej. Może ja jestem w ogóle tak zaślepiona do tej Ameryki, bo tu już kiedyś tak na przykład w internecie to pisali, że ja jestem zaślepiona. Ale to, co się mnie najbardziej boli, że po prostu Stany Zjednoczone przechodzi neomarksizm totalny. Teraz niedawno w dzienniku pokazywali demokratów, wie pan? Im wszystko wolno. To tak samo jak w Platformie Obywatelskiej. Tam pokazali takiego demokratę, który molestował kobiety i jemu uchodzi na sucho, proszę pana. Nie ma żadnej kary, nie ma odpowiedzialności. A wyobraża pan sobie, jakby to zrobił republikanin? To przecież od rana do wieczora te CNN-y i tak dalej, te wszystkie stacje amerykańskie jeździłyby po takim człowieku od rana do wieczora, nie mówiąc o tym, że ciągaliby go po sądach albo nie wiadomo, i chyba by dożywocie dostał. Takie jest wyobrażenie moje na temat tej nierówności. A po drugie, ten seksualizm. To jest coś dla mnie przerażającego. To, co pokazywali teraz na Florydzie chyba, tak? Gdy tam zrównanie płci czy coś takiego, że tam, że nie ma mężczyzn i kobiet, nie wiadomo kto ma jaką orientację, czy ktoś jest kobietą, czy nie, to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, żeby po prostu wszyscy byli homoseksualistami i innymi takimi. Dla mnie jest to szokujące dla mnie. Ciekawe, czy pani Lempart nie spadnie razem z tym, tymi wszystkimi queenami i innymi na to samo, bo oni, Biedroń już pokazał w Parlamencie Europejskim plucie na Polaków. Może oni też w tym kierunku pójdą, że jak pójdzie pan do toalety, to nie będzie pan miał nazwy mężczyzna, nie będzie pan mógł się nawet spokojnie załatwić, bo nie wiadomo, gdzie pan by mógł iść, do jakiej toalety, bo nie będzie, prawda, kobiet i mężczyzn. Może im o to chodzi. A zresztą pokazano popis teraz w Parlamencie Europejskim, czym oni się zajmują. Proszę pana, ta cała von der Leyen,
która nie potrafi załatwić szczepionek, a oni się zajmują, proszę pana, homoseksualistami, proszę pana, w Parlamencie Europejskim, że my jesteśmy nietolerancyjnym narodem, proszę pana. Tym się zajmują. Przerażające jest dla mnie tą głupotą, ta polska głupota, ta nędza, proszę pana, to mnie babcia opowiadała, że przez to także traciliśmy, proszę pana, traciliśmy nasze państwo przez takich głupków, za przeproszeniem, sprzedawczyków. No i na dzisiaj koniec, proszę pana, życzę panu zdrowia i wszystkim zdrowia. Mam nadzieję, że pan też jest zaszczepiony, czy pójdzie pan na szczepienie, żeby pan dostał tą szczepionkę. Nie wiem, czy pan jest zaszczepiony, ale życzę, żeby panu się nic nie stało. Dużo, dużo zdrowia. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję, pani Dominiko. Kłaniam się, pozdrawiam. Zaszczepiony nie jestem. O szczepionkach być może jeszcze zdążymy dzisiaj pogadać, bo z tą AstraZeneką są poważne problemy. Natomiast pani tak powtarzała, że pani jest przerażona i tak dalej. W pewnym sensie ja to podzielam, to przerażenie pani. Ja podzielam to przerażenie, kiedy na przykład czytam taką informację, jaką dzisiaj przeczytałem. Pan redaktor Wojciech Wybranowski zwrócił się do Komendy Głównej Policji z pytaniem o liczbę ataków na kościoły w Polsce. No tak a propos tych właśnie wrzasków Lempart, dym w kościołach. Bywa, że zwolennicy strajku kobiet negują przypadki niszczenia kościołów, tak zauważył pan redaktor Wybranowski. Napisał, że policja przekazała, iż tylko od 25 października 2020 roku do 2 marca 2021 roku odnotowano 152 ataki na kościoły. Z tej liczby 58 zdarzeń to były uszkodzenia mienia, 29 niszczenie zabytków, 13 spraw dotyczyło zakłóceń nabożeństw. 13 zdarzeń to były przypadki znieważenia pomnika lub obiektu miejsca kultu, a aż 39 przypadków kwalifikowano jako obrazy uczuć religijnych. I co ważne, proszę państwa, są to jedynie dane dotyczące przypadków zgłoszonych, tych przypadków, w których podjęto jakiekolwiek czynności. To oznacza, że w skali kraju takich incydentów mogło być jeszcze więcej. I jak czytam coś takiego, to jestem przerażony. Pan Andrzej z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Andrzeju. No, serdecznie się kłaniam. Ja, panie Jasku, ja to co dzisiaj chcę powiedzieć, to trochę będę uzna pan mnie, że jestem zbytnim pesymistą. Ale chcę panu powiedzieć tak. Proszę pana, my naprawdę nie damy sobie rady. Nie damy sobie rady dlatego, proszę pana, że my jesteśmy jedynym krajem jeszcze walczącym o cywilizację chrześcijańską w całym świecie. To już jest w świecie, bo proszę pana, jeszcze jak był prezydent Trump, to były Stany Zjednoczone były w innym punkcie. I mogliśmy nawet liczyć na to, że w przypadku jakiejś tam tragedii, która jest zawsze misji ze wschodu, to mogli nas tutaj jeszcze obronić. Dzisiaj my jesteśmy już absolutnie osamotnieni. Nie damy sobie rady dlatego, proszę pana, że tak jak powiedziałem, jesteśmy jedynym w świecie państwem, który jeszcze walczy o zasady takie, jakie były od wieków w Europie. I dzisiaj, proszę pana, ale to już jest taka sytuacja, do tego doszło, że proszę pana, ja twierdzę, że sobie nie poradzimy. Nie poradzimy sobie dlatego, że my musimy dzisiaj tworzyć nie tylko wojska terytorialne, ale musimy strzeżyć jak najprędzej AK. AK, proszę pana, bo to, co się wyrabia w Unii, pan się przekona, panie Jacku, że na następne wybory do Parlamentu Europejskiego będzie Lempart sam. I to będzie towarzystwo niesamowite. Myślę, że czeka nas niesamowita walka. To jest już ponad wszelką jakiejkolwiek wątpliwość. Kto myśli inaczej, jest w wielkim błędzie. My musimy tworzyć AK. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Z tym rozdawaniem broni
pistoletów, granatów, butelek z benzyną, to jednak bym się wstrzymał. Natomiast ma pan rację, że to jest walka o wolną Polskę. No dobrze, jakiś powiew optymizmu, tak? Ja przepraszam, że się śmieję z tego, ale za chwilę sami państwo usłyszą, co chcę powiedzieć. Będzie nowy most w Warszawie. Nie wiem, czy państwo to słyszeli. Będzie nowy most w Warszawie. Pieszo-rowerowa przeprawa na Wiśle będzie jedną z najdłuższych tego typu konstrukcji na świecie. To kolejny po nowe centrum Warszawy projekt, dzięki któremu Warszawa staje się miastem dostępnym i przyjaznym. Słowem, idealnym miejscem do życia. Tak napisał dzisiaj na Twitterze pan prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej. Trzaskowski podkreślił, że most będzie liczył prawie 500 metrów. Ludzie, jak my wszyscy, ja nie wiem, czy wszyscy, ale no, na pewno większość, tak? Jak my czekaliśmy na to, żeby powstał taki most pieszo-rowerowy w Warszawie. On jest tak potrzebny, tak niezbędny. Pieszo-rowerowy, prawie 500 metrów. Fantastyczna sprawa. Zbudujemy dokładnie w tym miejscu jeden z najdłuższych mostów pieszo-rowerowych świata. To będzie most, który będzie liczył prawie 500 metrów. Projekt, jak państwo widzicie za mną, jest już gotowy. Pozwolenia są prawomocne, z czego się bardzo cieszę. To nam pozwoli zszyć oba brzegi Wisły i kontynuować ten nasz plan, który jest dla nas bardzo istotny. Zszywania Warszawy. Tak dzisiaj mówił pan prezydent Rafał Trzaskowski. Ja nie wiem, dlaczego państwu się nie udziela patos naszych czasów. Fantastyczna informacja, bardzo dobra. Natomiast o tych szczepionkach to dzisiaj mówił pan minister Adam Niedzielski. Gdzie ja to wsadziłem? A, tutaj mam. No właśnie. I mówił między innymi, no bo tam dzisiaj była taka ważna konferencja pana ministra, mówił między innymi też o maseczkach. To może być istotne, bo tutaj dzwonił do mnie w tym tygodniu albo w tamtym tygodniu. Dzwonił taki pan, który właśnie prosił o informację w sprawie maseczek. Ale to za chwilę, bo jest pan Stanisław. Pan Stanisław Dąbrowa Górnicza. Tak, dobry wieczór. Słucham pana. Dobry wieczór. Panie Jacku, ja zaraz to opowiem panu, dlaczego tak to się dzieje. Bardzo dużo czytam książek historycznych, bardzo dużo. Najnowszych historii i tam opisuje takie coś. Jak o panu Kwaśniewskim, który jego ojciec i dziadek nie urodzili się w Polsce, tylko przyszli z Armią Krajową i oni byli pochodzenia żydowskiego. Pan Cimoszewicz, pan Michnik. Z Armią Krajową przyszli, przerażonej. Niech pan teraz posłucha, jak to pięknie opisują w tej książce. Ci ludzie cały czas będą walczyć o swoje, nie o Polaków, tylko o swoje interesy. Jest mniejszość niemiecka, jest mniejszość żydowska, jest mniejszość rosyjska u nas w tym kraju i te trzy opcje, te trzy nacje, oni są wykształceni, tu się urodzili, ale walczą o, nie o nas, nie o ojczyznę, tylko o swoje interesy. To z jakiej książki to pan to czyta? Możemy się dowiedzieć? 100%. 200 daje to. To są tacy ludzie. Daję przykład. I z jakiej książki opisane, panie są Jacku, te cytaty? Mam tu papiery, co robił ojciec Kwaśniewskiego. Proszę pana, nie przyszli z żadną armią oka. Dobra, okej. Truciznę Polakom z tym z Armii Krajowej. Tam jest wszystko pięknie opisane. W Pile, całe pomoże. Co to za książka jest? To wszystko opisuje. Jaka to jest książka? Pięknie. Jaki jest tytuł tej książki? No nie dowiemy się. Dobra, okej, w porządku, ale no mam takie poczucie, że jednak obsłużyłem rodaka. Może będzie miał szczęśliwy wieczór w związku z tym. Dobrze, proszę państwa, co dzisiaj mówił pan minister Adam Niedzielski na temat między innymi tych maseczek. W opublikowanej dziś wieczorem nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono między innymi dodatkową grupę osób zwolnionych z nakazu zasłaniania nosa i ust. Od dzisiaj maseczki nie muszą nosić osoby obciążone zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi układu oddechowego albo krążenia, przebiegającymi z niewydolnością oddechową lub krążeniową.
Minister zdrowia podczas konferencji podkreślił, że osoby zwolnione z obowiązku noszenia maseczek, niezależnie od tego, gdzie przebywają, czy w transporcie publicznym, czy na dworze, muszą posiadać przy sobie zaświadczenie wystawione przez lekarza, który potwierdza problem i wskazuje jednostkę chorobową z listy znajdującej się w rozporządzeniu. Musi być takie zaświadczenie. Musi być takie zaświadczenie. Pan Jan z Pomorza. Dobry wieczór, panie Janku. Dobry wieczór. Halo. Halo. Słucham pana. Tak, słucham. Dobry wieczór. Szanowny panie Jacku, ja dzwonię w takiej sprawie. No, widziałem wczoraj i widziałem dzisiaj pana Biedronia w Parlamencie Europejskim. I wie pan, ja nie jestem rasistą, ale jak ja wiem, pan mnie patrzyłem... namawiał, żebym ja się zafarbował, proszę pana. Ja wiem. Ja pana bardzo przepraszam. Na zielono mogę, dobra? Na czerwono nie, bo ja nie lubię tego koloru. Ja się z tym nie zgadzam generalnie. Na zielono, dla skórek to zrobię. No. Nie w tej sprawie pan dzwoni? Ale wie pan, trochę mnie jest skóra ścierpa w jednej części ciała, bo sobie myślę, kto reprezentuje mój kraj w Parlamencie Europejskim. No ale tak, to a propos. Ja chciałem powiedzieć panu... Wybrańcy narodu. Wybrańcy narodu. Ja go nie wybierałem. Ale chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Ja mieszkam w małej miejscowości, wie pan, szanowny panie Jacku. Tak. I przyznam się panu szczerze, że wychodząc do miasta na spacer, czy jakby jestem osobą niepełnosprawną, bardzo dużo ludzi chodzi bez maseczek. Policji w ogóle nie widać, straży miejskiej nie widać. I wie pan, jestem tym przerażony, ponieważ widzę ten wzrost tych zachorowań, tych zakażeń, ile ludzi, setki ludzi umiera. I proszę pana, spróbowałem kilka razy zwrócić uwagę ludziom i powiem panu, jakie usłyszałem odpowiedzi. Maski noszą ci, którzy wierzą PiS-owi. Spytałem się jednego pana, czy jest w Konfederacji. A on się chyba kapnął, o co chodzi. Mówi, dlatego, że maski nie ma. Mówię, no tak. No mówi do mnie, ma pan bardzo płytki tok rozumowania. Ja mówiłem, no mówię, pan ma chyba głębszy, bo chodzi pan bez maski, pomimo, że jest tyle ofiar śmiertelnych. I mówię, wirus nie wybiera, kto jest za PiS-em, kto jest za Konfederacją, czy za komuną. No ja mam płytki tok rozumowania i to wszystko. Panie Janku, pan będzie miał w życiu ciężko, bo pan jest zwyczajnie mądrym człowiekiem. No. Bardzo mi przykro, że coś takiego pana spotyka. Do serca tule i wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia, niech pan się trzyma. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję, że pan się odezwał. Proszę państwa, dzisiaj włoska agencja leków poinformowała, że wstrzymuje użycie jednej partii szczepionki AstraZeneca. Jak podano w tym komunikacie włoskiej agencji, tam chodzi o partię szczepionek o określonym numerze i tak dalej. Powodem zakazu używania preparatu są zgłoszenia o działaniach niepożądanych. Jednocześnie w tym komunikacie podkreślono, że nie wiadomo, czy jest powiązanie pomiędzy szczepionką, wskazanymi skutkami ubocznymi. Na tymczasowe zawieszenie stosowania tej partii szczepionki się zdecydowały także Austria, Estonia, Litwa, Łotwa i Luksemburg. Na całkowite zawieszenie stosowania szczepionki AstraZeneca zdecydowały się Dania, Norwegia i Islandia. W Polsce pan minister dzisiaj mówił, że zgodnie z opinią Komitetu przy Europejskiej Agencji Leków nie ma bezpośredniego związku między szczepieniami preparatem AstraZeneca. Tam chodzi o zakrzepy krwi. Pan minister zapytany o to, czy w Polsce zanotowano takie przypadki zakrzepów krwi związane z przyjęciem tej szczepionki, powiedział, mamy już jedną opinię, która przez Komitet do Spraw Oceny Ryzyka przy EMA, tej Europejskiej Agencji Leków, została wydana. Wskazuje ona, że nie ma bezpośredniego związku między produktem szczepieniowym AstraZeneca a właśnie tymi przypadkami. U nas też nie obserwujemy takiego ryzyka czy takich sytuacji. W Polsce tym preparatem byli szczepieni m.in. nauczyciele. Od początku marca również osoby z tak zwanej grupy zero, które jeszcze nie przyjęły żadnej dawki szczepionki. Ja obawiam się, że będzie z tego tytułu
będzie z tego tytułu dosyć poważna afera i spodziewam się, że to może być dosyć duże zamieszanie. A tymczasem zarejestrowano dzisiaj nową szczepionkę, tą Johnsona. I mówią, że ona jest bezpieczna i że sprawdzona, no o tej AstraZeneca też tak mówili. Ja bym chciał Państwu na koniec zacytować pana doktora Michała Sutkowskiego, bo wydaje mi się, że warto słuchać pana doktora Michała Sutkowskiego i tego, co on mówi. A to jest w jakimś sensie również zgodne z tym, o czym mówił pan Janek przed chwilą. Pan doktor Michał Sutkowski mówi tak: ten szczyt obecnej fali zaczyna być niepokojąco wysoki. Myślę, że nie przewidywaliśmy takich wzrostów. Do tego społeczne zainteresowanie tym tematem jest niewielkie. Większość ludzi ma tego dość i po prostu machnęła na wszystkie obostrzenia ręką. To trwało trochę za długo. Chodzi o to wprowadzanie tych kolejnych obostrzeń. Lockdown nie był pełny, pełzający, to znaczy znacznie obniżyło społeczne morale i przestrzeganie twardych reguł. Za chwilę może nie być wyjścia i trzeba będzie zaostrzyć przepisy. No, jeżeli nie będziemy mądrzy, jeżeli nie będziemy chodzili w tych maskach, jeżeli nie będziemy stosowali tej higieny, jeżeli nie będziemy zachowywali dystansu, to tak się stanie. Kłaniam się, dziękuję uprzejmie. Proszę na siebie uważać. Widzimy, słyszymy się w poniedziałek. Dziękuję bardzo.